Witajcie drodzy widzowie, jestem z powrotem, troszkę mi to zajęło. Tak jak widzicie, zrobiłem zbiornik z dodatkowym obiegiem, tak jak wcześniej wspominałem. Dodatkowe dwie pary węży, nie z trójnika, żeby przyspieszyć elektrolizę, tak? Szmatkę dobrze widzicie, po prostu ma małe wycieki. No niestety, no chciałem zrobić po taniości na gorący klej krótce, ponieważ nie mogłem założyć nakrętki z drugiej strony, no niestety przecieka, a na szczęście tam drobne groszowe sprawy, więc tym się nie martwię. Jest już gotowy zasilacz, amperomierz, podłączamy. Chciałem, żebyście zobaczyli, że to co mówiłem dało jednak efekty. Uruchamiam i sami zobaczcie. Mamy tutaj 14 amper. Tak słabo widać, ponieważ nie mogę skalibrować. No ale to już nie jest problem. Może przybliżę, będzie troszeczkę lepiej. O, widzicie teraz? Jest super. Nie ma 15 amper. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, tu się dosłownie gotuje. Czyli to, co wcześniej mówiłem, żeby to przyspieszyć, dało efekty. Tak, jak widzimy. Tu się aż pieni. Tym przewodem no nic nie widać, ponieważ jest obieg. Zobaczcie, bąbelki lecą. Przyspieszyło troszeczkę. No niestety, chciałem zrobić po taniości, to był błąd. Ale na szczęście działa. Udało się udowodnić, że po prostu no ten sposób przyspieszył elektrolizę, tak? No a jeszcze nie mierzyłem, ile tam mogę tego gazu uzyskać. Ale zobaczcie, to naprawdę szybko śmiga. Widzicie? To jest no naprawdę byle pierdoła. Ale zobaczcie, jak przyspieszyła proces. Jak i z tej strony, tak i z tej strony. Tu jest poziomowany, żeby ten płyn nie uciekał. Ale naprawdę w porządku. Nad zbiornikiem w przyszłości będę no sam pracował, sam jakiś, nie wiem, zbuduję z kwasówki, nierdzewki. Ponieważ takie kupywanie, ulepianie to no gandupy dosłownie. Tak jak już mówiłem, 14 amperków. To nie jest jakiś tam duży pobór, bywało gorzej. Ale naprawdę zrobiło robotę, tak? Kolejna kombinacja będzie, żeby podłączyć akumulator, bo wielu widzów no po prostu mnie gnębi, żebym to zrobił. Więc to zrobię specjalnie dla nich, ale pokazując, że ten akumulator to jednak nie jest do końca dobry pomysł, a dlaczego, to za niedługo pokażę. Zobaczcie, jak się fajnie już tutaj wszystko gotuje, dzieje, tak? Przyspieszona produkcja. Ja tego nie podpalam, pierdzielę, bo tu jest zbiornik, więc jak huknie, to nie będzie co nawet z tego zbierać. Ale naprawdę jestem zadowolony, że przy tak małej kombinacji dało tak naprawdę fajne efekty. Jak sami widzicie, mam akumulator tak wadziewnie podłączony. I teraz powód, dla którego jestem przeciwny bezpośredniemu takiemu podłączeniu. Proszę. Chwileczkę, muszę jakoś złapać tę klemę. Dobra, udało się. Zobaczcie. Brakło amperomierza. Owszem, produkcja jest no naprawdę potężna. Tu się dosłownie już gotuje, tak? Musiałem przewód dać o wiele dłuższy, ponieważ no wszystko kipi, wylatuje. Po prostu no wylatywało mi elektrolit, tak? No nie ma co się oszukiwać. Zobaczcie, co się dzieje. To no ja już widzę, jak elektrolit po prostu się wydobywa przez ten wąż. Zresztą widać na nagraniu. Jest no masakra dosłownie. No tak się dzieje dlatego, że naprawdę bardzo duży amperaż został prowadzony. Ja tak sprawdzę, no przewody się grzeją. Jest naprawdę masakra z temperaturą przewodów. Dlaczego jestem przeciwny? Ponieważ po wprowadzeniu takiej potężnej ilości prądu, czyli tego natężenia amperażu, tak? No my tego nie nadprodukujemy tym wodorem. Niestety. Może fotowoltaika i tak dalej by coś tam pomogło. No ale to nie jest taki mój zamysł, jakbym chciał zrobić, tak? No musiałem podoklejać, ponieważ ciśnienie wszystko wyrywało. No jest dosłownie masakra w produkcji. No przewody robią się gorące, bardzo gorące, tak? Podłączenie jest po prostu tak jak wcześniej. Takie pół na pół się trochę robi. Dobrze, wyłączę, żeby to się nie przegotowało. Ach, parzy troszkę. No, już się uspokoiło.
naprawdę zrobiło robotę. Czyli plan główny jest wykonany, jestem zadowolony. No, jeszcze troszkę cieknie, no ale mówiąc prosto, jestem bardzo zadowolony z efektów, czyli to działa, można wyprodukować dużą ilość. Mój zamysł jest taki, żeby po prostu to udoskonalić, żeby była dobra produkcja, przy małym po prostu poborze prądu. Iskra, wiem, że oglądasz, oglądaj dalej. No, chciałem, żebyś coś się ciekawego dowiedział, tak? Także zapraszam do obserwowania kanału, będzie live, postaram się zrobić live'a, co dalej z generatorem, bo no, pewne zmiany będą. Tu już była jedna zmiana, naprawdę się udało. Jestem bardzo zadowolony, tak? No, już zdejmę ściery, bo już nie cieknie. No, jak widzicie, wszystko zostało praktycznie to samo, tylko został ulepszony obieg. Czyli to po prostu pomaga. Ach, klej się ciągnie, no ale miesza o to. Tak jak mówię, obserwujmy. Ja postaram się to jeszcze ulepszyć, tak? Po prostu ludzie to budują, kupują. No ale no, nie zdają sobie sprawy, że bez ulepszenia to nie zadziała. Co dalej będzie? Jeszcze sam nie wiem, ja muszę wszystko przemyśleć, przeliczyć, sprawdzić i wtedy będziemy wiedzieli, co się dalej będzie działo. Więc obserwujcie i zapraszam.